opowiem wam trochę o programie, który potem rozdam, bo wszyscy ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że w polityce ważne dla mnie działanie. W sensie takim, że polityka to nie są same billboardy i pokazywanie się, ale ja politykę rozumiem jako sprawczość i chęć osiągnięcia jakichś rzeczy. Dlatego już w grudniu ubiegłego roku napisałem sobie program. On jest napisany w liczbie mnogiej, bo piszę tam my jako Polska 2050, ale tak faktycznie to są moje założenia i moje cele, które chciałbym jako senator realizować. Nie ma w tym materiale kwestii światopoglądowych, ale ja nigdy nie ukrywałem tego, że Polska 2050 przyciągnęła mnie tym, że po pierwsze to jest ugrupowanie, w którym jest wiele ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Takich, którzy się sprawdzili w działaniu i w boju, a nie w polityce polegającej na pyskowaniu. A druga rzecz, że kwestie typu rozdział Kościoła od państwa, moim zdaniem ta partia ma najlepiej przygotowane, a w następnej kadencji parlamentu myślę, że to może być niezmiernie istotne. Bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będzie rządził PiS razem z Konfederacją, to kwestie światopoglądowe i możliwość blokowania przez Senat będą niezmiernie ważne. Bo im się wcale nie dziwił, gdyby były pomysły typu całkowite zakazy aborcji, zakazy rozwodów i tak dalej. Zresztą te partie gdzieś to tam w swoich programach przemycają. Ale do rzeczy. O czym jest mój program? Jego zatytułowałem trochę prowokacyjnie. Śląsk 2050, czyli co zrobi Polska dla Śląska. Znaczy chciałbym odwrócić narrację. Chciałbym odwrócić narrację, bo my bardzo często na Śląsku z jednej strony mamy poczucie krzywdy, a po drugie za mało robimy, żeby Śląsk był traktowany na poziomie warszawskim tak samo jak inne duże okręgi. Jak jest premier, to nie jest z Warszawy, z Krakowa albo z Pomorza. Rzadko się zdarza, żeby kluczowe osoby w polityce były związane ze Śląskiem. A ja swoje kandydowanie i w ogóle swoje wyobrażenie funkcjonowania w świecie takiej polityki widzę w ten sposób, że jak mamy senatora, to ma być aktywny, ma być pierwszoplanowy i to ma być człowiek, który ma dobre relacje z władzami wszystkich największych partii. Dlatego pierwszy mój postulat to śląskie mała ojczyzna i zwracam w nim szczególną uwagę na mniejsze miejscowości. Bo to bardzo często jest tak, że kiedy ja się spotykam z ludźmi z Warszawy, to oni są święcie przekonani, że Rybnik jest w metropolii. A tak nie jest. A już to, że nie wiem, są miasteczka typu Radlin, gdzie funkcjonuje kopalnia i koksownia, to jest dla nich w ogóle jakaś fantasmagoria. A przecież jak mówimy o transformacji, jak mówimy o Śląsku, to powinniśmy mówić o nich. O tych wszystkich ludziach, którzy mieszkają w Czerwionce, w Orzeszu, w Urnątowicach, w Wyrach, a nie o tych największych śląskich miastach. I myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym do polityki ogólnokrajowej wnieść. Druga, o której już zacząłem mówić, to jest transformacja gospodarcza. Czy się z tym nie zgadzamy, czy się zgadzamy? Zmiany związane z energetyką na całym świecie następują. I nawet jak ktoś opowiada, że Azja, że Chiny i tak dalej, to ktoś, kto się interesuje tematem, doskonale wie, że właśnie z tamtej strony świata idą największe inwestycje w rzeczy związane z odnawialnymi źródłami energii. A to się wiąże także z tym, że szybciej czy później na naszym terenie górnictwo zniknie. I tak jak państwo pruskie, tworząc górnictwo na tym terenie, stworzyło kompleksowy plan, tak myślę, że my musimy stworzyć kompleksowy plan tu i teraz na to, co się stanie po tym górnictwie. Ale nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę wywalać z roboty. Dlatego to, co mnie bardzo boli, jest więcej słyszę w tych wszystkich programach ogólnokrajowych o odchodzeniu górników od pracy, niż o inwestycjach tych dzieci. A to jest najbardziej ważne. Znaczy, my musimy pokazać dzieciom górników, jaka będzie ich przyszłość. W sensie, co będą robiły zawodowo. I to jest kolejna rzecz, która jest dla mnie niezmiernie istotna. Kolejna rzecz, znowu przeskakuje płynnie. Ślązacy są wykształceni. Bo nie są. Na chwilę obecną, może to zabrzmi jakoś tam krzywdząco dla kogoś, ale region, który po Mazowszu jest drugi największy w kraju,
nie ma żadnej uczelni wyższej w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w Polsce. Nawet jak popatrzymy na Rybnik, gdzie jesteśmy, to tu nie ma środowiska akademickiego i nigdy takiego nie było. Ja myślę, że rolą parlamentarzystów jest otwieranie dyskusji na ten temat. Bo ja szanuję i respektuję niezawisłość uczelni wyższych, natomiast ona musi być bodźcowana, to znaczy rozwój tych uczelni wyższych musi być bodźcowany ze strony polityków. I to jest kolejny z tych postulatów. Przechodząc dalej, kolejny postulat to Śląska Kolej Dojazdowa. Pod koniec czerwca ledwo się zaczęły wakacje, czy to był nawet ostatni tydzień wakacji, na kampusie zrobiłem takie spotkanie z młodzieżą, przyszło 16 osób, na temat programu Przyszłość Plus, czyli programu Polski 2050 na temat edukacji. I nawet młodzież z Rybnika, bo to były osoby najmłodsze to były świeżo upieczone ośmioklasistki, najstarsi to byli studenci. Nawet oni zwracają uwagę na to, że jak ktoś nie mieszka w centrum Rybnika, to wybiera szkołę podle możliwości dojazdu, a nie podle zainteresowań i swoich możliwości rozwoju. Z drugiej strony, na Śląsku mamy największą linię kolejową, najbardziej rozbudowaną sieć linii kolejowych w Polsce. Każdy z Was, a tak jak tu stoicie, pewnie podróżujecie po Europie, wiecie, że miasto oznacza transport szynowy. Wszystkie aglomeracje miejskie większe mają albo transport typu metro, albo tramwaje, albo tak jak nasze Trójmiasto, mają szybką kolej dojazdową. Mi się marzy taka śląska kolej dojazdowa. Mi się marzy to, żeby z Rybnika do Gliwic się dało dojechać ekologicznie koleją. Mi się marzy to, żeby do Jastrzębia dojeżdżała kolej, o czym opowie pewnie więcej Iwona, bo Jastrzębie, nie wiem czy wiecie, jest największym miastem w Europie na chwilę obecną, gdzie nie dojeżdża kolej. Trzecim największym są Siemianowice Śląskie. Także no niestety jesteśmy w tej czołówce paradoksalnie, pomimo tego, że mamy tak rozbudowaną sieć kolejową. Zresztą tu jest, myślę, że jeden z takich bardziej łatwych do sprzedania postulatów Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, to jest bilet miesięczny za 150 zł, tak jak to jest w Niemczech, żeby był kompleksowy bilet na podróżowanie komunikacją publiczną. Kolejna rzecz, dobre miejsce dla biznesu. Nie wiem czy wiecie, ale subregion zachodni województwa śląskiego jako jednostka statystyczna ma najmniej zarejestrowanych działalności gospodarczych i organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Ten problem nie dotyczy Rybnika, bo Rybnik jest powyżej tej średniej. Natomiast tam, gdzie są duże zakłady pracy, tam jest mała skłonność do otwierania własnych firm. Co więcej, my tu jako mieszkańcy śląskiej ziemi od lat mamy zakorzenione to, że pracujemy dla kogoś i nie otwieramy własnych działalności gospodarczych. Myślę, że to można i to trzeba zmieniać i to chodzi zarówno o inwestycje w młodych, jak i o inwestycje w tych, którzy przechodzą na emerytury górnicze. Cała Europa Zachodnia idzie dokładnie w tą stronę, dlatego że wiecie, zachodnia duża inwestycja, nawet nie zachodnia, powiedzmy azjatycka, ona dzisiaj jest, jutro się może zwinąć. Nie wiem, duża fabryka ze względu na kryzys w danej branży może ludzi zwalniać. Natomiast jak to jest wiele średnich i małych podmiotów, to ta elastyczność i szkoda dla ludzi związana ze zmianami jest o wiele, wiele mniejsza. I dwa ostatnie postulaty to są żywe centra miast, bo jak myślimy Śląsk, to myślimy miasto, a jak myślimy miasto, to myślimy o wysokiej zabudowie, myślimy o kamienicach. I ze względu chociażby na to, że jestem zastępcą prezydenta odpowiedzialnym za sprawy mieszkaniowe, ja wiem, że bez centralnej ingerencji polskie miasta, takie jak Bytom, takie jak Łódź, ale to także dotyczy takich miast jak Rybnik, nie poradzą sobie z odbudowywaniem tkanki mieszkaniowej w historycznych centrach. No, remonty takich kamienic idą w miliony złotych. Bez rządowego programu wspierającego także prywatnych właścicieli, żeby była jasność, tak jak to ma miejsce na przykład w Niemczech, gdzie państwo dotuje wymianę stropów, a to jest znaczący koszt.
myślę, że to się nie może udać. I o tym trzeba zacząć mówić. Dlatego, że poza Śląskiem mam wrażenie, że nikt nie myśli o tym w takich kategoriach. Nikt o, jeżeli my mówimy o rewitalizacji, jeżeli my mówimy o nowych programach, to one albo dotyczą obszarów wiejskich, albo dotyczą obszarów problemów społecznych. A co z centrami miast, które za chwilę zaczną podupadać? I ostatni z postulatów to jest Zielone Śląsko. Mieszkamy w miejscu, które ma gębę, taką gąbrowiczowską gębę. Jak ja zapraszam ludzi do Rybnika, to są zdziwieni, że to jest zieleń. Katowickie było drugim najbardziej zalesionym województwem poza zielonogórskim, ale wszyscy mają taki stereotyp gdzieś tam w Polsce, że na Śląsku jest szaro i brudno. Tak nie jest. To trzeba pokazywać, ale po drugie, w tą ekologię trzeba inwestować. Ja zastanawiałem się nad swoją przyszłością. Gdyby mi się udało zostać tym senatorem, to w planie mam nie być senatorem zawodowym, ale ja bym chciał rozwijać działalność gospodarczą albo pracować w organizacji pozarządowej związanej właśnie z transformacją, z zielonymi źródłami energii, z zieloną infrastrukturą i tak zwaną niebieską infrastrukturą. Dlatego, że jak pomyślicie o organizacjach pozarządowych na naszym terenie, to pomimo tego, że my mamy największe wyzwania w tym obszarze chyba w kraju, to takiej organizacji nie ma. To jest zaskakujące, że jesteśmy jakąś luką na tej mapie i myślę, że to też należy bodźcować, a parlamentarzyści prowadzący swoje biura poselskie, senatorskie i tak dalej mają ku temu możliwości. Powoli tracę dech, ale to tyle, jeżeli chodzi o mój program. Jego też wyślę w wersji elektronicznej dzisiaj do wszystkich dziennikarzy, do których wysyłaliśmy zaproszenie. I przejdę płynnie, odbierając trochę roboty Michałowi, przejdę płynnie do tego, czemu jest z nami Iwona. Bardzo często słyszę, że w polityce są jedne i te same twarze, że nie ma wyboru, że cały czas musimy głosować na jednych i tych samych. Bardzo często też słyszymy narzekania na to, że kobiety są mało aktywne w polityce. Nawet jak popatrzycie na te listy do parlamentu, które już są znane, to widać, że był problem ze znajdywaniem mocnych kandydatek. Dlatego nie ma lepszej okazji do promowania młodych, aktywnych kobiet, które w tej polityce chcą się pokazać. Dlatego Iwona, oddaję głos. Proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, Piotr opowiedział już tutaj bardzo dużo rzeczy ze swojego programu na Śląska. Ale tak, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać właśnie o naszych planach, programach, założeniach, o tym, co chcemy zrobić. Piotr w Senacie, ja w Sejmie. Piotr odniósł się do komunikacji i nie mogę nie poruszyć tego tematu, ponieważ mieszkam w Jastrzębiu. Jastrzębie Zdrój, blisko 80-tysięczne miasto, jest u progu wykluczenia komunikacyjnego tak naprawdę. Nie mamy kolei od wielu lat, co jest bardzo dużym problemem. Oprócz kolei, której nie mamy, a chcemy ją doprowadzić, nie mamy też komunikacji autobusowej. Tak naprawdę jedyne połączenie, jakie mamy ze światem, to dojazd do Katowic, gdzie tak naprawdę osoba, która nie posiada swojego pojazdu, bądź chce podróżować gdzieś dalej, być ekologiczną przy tym wszystkim, musi dostać się do Katowic i z Katowic jechać do wolnej terenki, tak naprawdę jak chce. Jeszcze jako dziecko pamiętam, że w Jastrzębiu były połączenia autobusowe, można było nawet jechać nad morze, do Krakowa, do Zakopanego. Nie ma teraz w ogóle takiej możliwości. Trzeba przyznać, że jest to wykluczenie komunikacyjne, tak naprawdę, ponieważ jeżeli osoba nie ma swojego pojazdu, nie przeniesie się nigdzie dalej. Jest to rozwiązanie bardzo złe, ponieważ my, jak w 2050 na chodnik, chcemy być zieloni, chcemy dbać o ekologię. W związku z tym będziemy kłaść nacisk na transport komunikacyjny, na to, żebyśmy mogli podróżować tanią, szybką i obiektywną i koleją, i komunikacją miejską, która
powinna wrócić między miastami, również powinna wrócić do naszych miast. Dlatego, że tutaj też odniosę się do tego, co Piotr powiedział, często wybieramy czy szkoły, czy wybieramy pracę ze względu na to, gdzie mieszkamy, jaką mamy możliwość dojazdu do danego miejsca. Te czasy już dawno się powinny skończyć, ponieważ jesteśmy społeczeństwem, które migruje. Ja sama, mieszkając w Jastrzębiu, pracuję u Państwa w Rybniku. Także, ale nie mam możliwości tak jakby dojazdu komunikacją miejską, co byłoby i tańsze, i bardziej ekologiczne. Jeżdżę sama samochodem. Także, dając sobie możliwość, inwestując w tą komunikację, dajemy też możliwość rozwoju edukacji. I tutaj chciałam powiedzieć o programie Przyszłość Plus, edukacja dla naszych dzieci. Jest to bardzo istotna zmiana, którą chcemy wprowadzić już na samym początku, ponieważ dzieci to nasza przyszłość. Chcemy, aby zmieniła się szkoła, zmieniła się oświata. Mam wrażenie, że tylko ona jakby nie idzie do przodu, a wręcz się cofa przy rządach pana Czarnka. Szkoła powinna być nowoczesna, powinna uczyć się nowoczesnych rzeczy, przygotowywać do życia tak naprawdę, a nie tak jak jest do tej pory, uczymy dzieci regułek, które tam nie do końca się przydadzą w dorosłym życiu. Powinniśmy ich uczyć, jak oni się sami mają uczyć, w jaki sposób mają zdobywać wiedzę, wyszukują. Tak jak wiemy, telefony wszystko mamy, dostęp do internetu, gdzie w zasadzie wszystko można wyszukać, czego tylko wiedzieć jak. Tak naprawdę mamy bardzo dużo pomysłów, programów, co zrobić, żeby żyło nam się lepiej w tym kraju. Wiele rzeczy jest do zrobienia, dlatego Piotr do Senatu, ja do Sejmu. Myślę, że razem, tym teamem zrobimy fajną robotę i będziemy pracować dla Państwa, aby żyło nam się lepiej w tych naszych małych ojczyznach. Jak i za całe życie. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? A biorąc pod uwagę tego zeta wyborcze, może do Pani, troszeczkę w lutym pana posła Mokrzyka wchodzi, który też o wykluczeniu komunikacyjnym jest wszędzie, który bardzo dużo mówi. To tutaj trochę zbierze, nie? Tak, tylko że to, co jest do tej pory proponowane, jeśli chodzi o komunikację, o kolej, przywrócenie kolei do Jastrzębia, nie jest w żaden sposób atrakcyjne, ponieważ mówi się o przejeździe, o budowaniu kolei, która będzie zajmowała 75 minut dojazdu do Katowic w Jastrzębie. Nie jest to w żaden sposób atrakcyjne dla osób, które chcą się komunikować w ten sposób, dojeżdżać do pracy czy dojeżdżać na uczelnię, dlatego że samochodem dojedziemy w 55 minut. Mogę być z tyłu, bo trochę tego nie dopowiedziałem, natomiast ja myślę, że trzeba zwracać uwagę na to, że zamiast budowanie centralnego portu komunikacyjnego, jakiejś takiej centralistycznej urządki, znowu jak za czasów Gierka, to myśmy powinni inwestować w to, żeby te połączenia lokalne i tego typu rozwiązania były dla nas jak najlepsze. Bo z jednej strony możemy stracić takie tereny jak Pojezierze Palowickie, które mamy za Miedzą, a z drugiej strony przecież Rybnik, jeżeli ta kolej nas będzie omijała, czy nawet jak będzie poza centrum, to znowu będzie wyzwanie komunikacyjne, bo ileś osób wybierze samochód, zanim możliwość wsiadania do pociągu w samym tym miastem. Chciałem zapytać o konkurencję, bo inne partie prezentowały jakby nazwisk kandydatów. Jeśli chodzi o Sejm, będzie to jeden nazwisk, jeśli chodzi o Senat, będzie to mniej. Podejrzewa tam, z kim przyjdzie ustawić szwanki tutaj w naszym okręgu. To znaczy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, nie poznaliśmy jeszcze oficjalnie kandydata, ale spodziewam się, że to będzie pan Wojciech Piecha, dotychczasowy senator. Jeżeli chodzi o Konfederację i bezpartyjnych samorządowców, dwa ugrupowania, które zapowiadają, że wystawią kandydatów wszędzie, nie wiem tego na chwilę obecną, nie mam jakichś tam wiarygodnych przecieków.
nie jest też żadną tajemnicą, że no, od dwóch dni gdzieś krąży informacja na temat tego, że do Senatu chce wystartować Mirek Małek, reprezentując partię Polska 2050, która nie jest Polską 2050 Szymona Kołowni, tylko jest takim ugrupowaniem, które próbuje grać na zbieżności nas. Dzisiaj portal Lokalsi.net potwierdził oficjalnie tę informację. Pan Maciej Urbańczyk potwierdził, że mają taki plan. Powiem wam, że zrobiło mi się przykro, to znaczy, bo ja Mirka Małka jako osobę bardzo, bardzo cenię. Różne etapy gdzieś tam dyskusji publicznej w Rybniku żeśmy mieli. Jak był zawsze taką osobą, która była zainteresowana dialogiem i dopytywała, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. Jako sportowiec też zawsze grał fair. Natomiast ja tę sytuację trochę tak odczytuję, powiem tak, jakby ktoś, kto dotychczas używał markowych ciuchów, przebrał się w dres Adidas i chciał startować w walkach Street Fighter. Zobaczymy, co czas przyniesie. Też już deklaruję od razu, że gdyby była chęć zrobienia jakiejś debaty kandydatów na senatora, to ja bardzo chętnie w takiej dyskusji dostępuję.